z kamerą po Brzeziu znanym i nieznanym. To film dokumentalny w ramach projektu Raciborskie Dzielnice Kultury. Wczoraj odbył się uroczysty pokaz filmu. Wczorajszego wieczoru podczas premiery filmu o Brzeziu sala Raciborskiego Domu Kultury wypełniona była po brzegi. W filmie przedstawiono krótkie historie kościoła parafialnego, siostry Marii Dulcissimy z klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej, legendy o wzgórzu Lipki, dzieje pomnika Józefa von Eichendorfa oraz wspomnienia o nieistniejących już obiektach na widoku i tzw. wzgórzu Bismarck. Skąd pomysł na realizację takiego filmu? Rozmawialiśmy na temat, co chcielibyśmy, aby wydarzyło się w naszej dzielnicy, co w pewien sposób związałoby mieszkańców Brzezia z dzielnicą, z mieszkańcami oraz odświeżyło pewne wydarzenia historyczne z przeszłości. I ponieważ sama jestem mamą trójki dzieci, pomyślałam, że świetnie byłoby zaangażować w projekt taki właśnie kulturowo-historyczny dzieciaki. Zdjęcia i montaż trwały zaledwie miesiąc, bo tylko tyle mieliśmy czasu. Zaczęliśmy w połowie września i to najpierw było kilka zajęć teoretycznych z dzieciakami, żeby je nauczyć pracy z kamerą, pracy z mikrofonem. A później było już tak naprawdę tylko kilka dni zdjęciowych, w trakcie których trzeba było ogarnąć wszystkie 6 obiektów i nagrać wszystkie 6 wywiadów z dorosłymi mieszkańcami Brzezia. Także właściwie ten film powstał, sam etap zdjęciowy trwał niecały miesiąc. Zadaniem realizowanego projektu była międzypokoleniowa integracja młodzieży szkolnej z osobami dorosłymi związanymi z Brzeziem. W projekcie wzięli udział chętni i kreatywni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Raciborzu Brzeziu. Najlepsze były scenki, które nie kręciliśmy na filmie, tylko takie, które nam się zdarzały przypadkowo. No i ogólnie było bardzo fajnie. Jak widzowie ocenili film? Bardzo fajnie, naprawdę super. Tak dzieciaki to przedstawiły, że naprawdę miło obejrzeć. W porządku, fajnie było się dowiedzieć coś nowego, bo dla mnie to jest nowość właśnie o tej dzielnicy. Dla mnie był świetny, jestem mieszkanką byłą Brzezia i dla mnie to było świetne wspomnienie i uzupełnienie wiadomości. Uważam, że tak, uważam, że to był bardzo fajny projekt i mam nadzieję, że na tym projekcie się nie skończy cała ta inicjatywa. Film w ramach projektu Raciborskie Dzielnice Kultury został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne.